Była pani gwiazdą kabaretu starszych panów. Jak pani teraz po latach wspomina ten kabaret i swoją współpracę z Jeremim Przyborą i Jerzym Wasowskim? No właśnie współpraca. Oni mnie w pewnym sensie stworzyli. To znaczy, zawsze mówię, stworzyła mnie Teatralna Szkoła Krakowska, a później Kabaret Starszych Panów, kontynuacja, prawda? Tego gatunku, w którym no rzeczywiście się bardzo dobrze odnalazłam, czułam i rozwijałam. Znaczy ten, jak ja mówię, gatunek refleksyjno-romantyczno-filozoficzno-sentymentalno-dramatyczny. To jest szalenie długie i złożone, ale tak to rzeczywiście było. Byłam u nich na etacie tak zwanej dosmucaczki, jak mnie żartobliwie starsi panowie dwaj nazwali. I rzeczywiście te moje szlagiery były takie nierzeczywiste, ulotne i smuteczkiem owiane w takim dziwnym, właśnie nierealnym sosie. Tam zjawiałam się i znikałam. Nigdy to nie była jakaś postać taka konkretna i realna. I jak już powiedziałam, no świetnie się czułam w tym gatunku, a przede wszystkim w towarzystwie całej naszej cudownej ferajny, kabaretu starszych panów, kolegów, koleżanek. No i Jerzy Wasowski i Jeremi, którzy byli niezwykłymi chłopcami. Dla nas byli chłopcami zawsze fajnymi. Dla ludzi byli starszymi panami, a później jeszcze starszymi panami, chociaż wówczas w ogóle nie byli takimi starszymi panami, bo mieli po 40 chyba lat, więc cóż to za starsi panowie, prawda? No ale tak to się nazwało już i tak zostało, prawda? Te próby na przykład to były jakimś takim najpiękniejszym, rozkosznym zawsze dniem, wtedy kiedy były próby do następnych kabaretów, kiedyśmy przychodzili, no czytamy znowu, co Jeremi dla nas napisał. I to były takie niezwykłe chwile, kiedy się odczytywało ten scenariusz, kiedyśmy się zaśmiewali, wzruszali i byli szczęśliwi, że znowu jesteśmy razem na tych godzin kilka. Potem się znowu wracało do tego dziwnego, strasznego świata, który nas otaczał, do obowiązków trudnych, takich, owakich, prawda? A później znowu na drugi dzień szliśmy na naszą wspaniałą, kochaną próbę, gdzie znowu spotykaliśmy się wszyscy ci, którzyśmy się kochali, lubili i kochali ten gatunek literacko-muzyczny. Wydaje mi się, że wszyscy niesłychanie się w tym czuli, jak, no, jak ja mówiłam zawsze, jak w ożywczym źródle po tych wszystkich okropnych, różnych sprawach dnia codziennego. A poza tym mieli do czynienia ze sztuką, naprawdę sztuką przez duże S. I wszyscy z naszych kolegów, koleżanek chyba się bardzo wzbogacili wewnętrznie, duchowo, mając do czynienia z tak cudowną muzyką i cudownym tekstem. Zawsze mówiło się, że Kalina Jędrusik czuje kamerę, że ma pani nadzwyczajną intuicję, sceniczny wdzięk. Tak, z tą kamerą ja rzeczywiście jakoś umiałam sobie poradzić przez to, że może nie miałam tego lęku, który zauważałam u różnych koleżanek czy kolegów. Mało tego, bardzo lubiłam pracę w telewizji, w filmie, właśnie z kamerą. Wydawało mi się, że to jest tak ogromna i wtedy intymny kontakt z tym czymś małym, dziwnym, a przy okazji z ogromną bardzo w końcu widownią, prawda? Bo sama świadomość, że ogląda mnie równocześnie bardzo, bardzo dużo publiczności, nawet miliony, prawda, czasem. I że to wszystko się dzieje z powodu takiego małego kółeczka, w które z miłością i pieszczotą patrzyłam. Jak mówili wszyscy, kokietowałam i uwodziłam miliony. Może to nie było aż dosłownie tak, ale miałam jakąś wielką przyjemność właśnie współpracowania z kamerą. Nie wiem, na czym to polegało, ale czułam się jakoś tak niezwykle, coś w tym było tajemniczego dla mnie bardzo i samo wejście do studia zawsze napawało mnie takim jakimś przyjemnym podnieceniem, lekką tremą, nie paraliżującą tremą, lekką tremą właśnie, która wprowadza człowieka w taki stan, no, tak jakby małego upojenia, jakby małego drinka. Coś takiego w tym jest, coś bardzo przyjemnego i właśnie być może dlatego, ponieważ ten rodzaj pracy bardzo jakoś tak, no, był mi miły i przez to bliski, może były te rezultaty jakieś takie prawdziwe, prawda? A pani sposób interpretacji piosenki, no bo miał zarówno wielbicieli, entuzjastów, jak i zagorzałych przeciwników. Te pani szepty, chrypki, no i te pani jakby etiudy aktorskie stwarzane przy okazji prezentacji piosenki. To właśnie piosenka kabaretowa ma to do siebie, że jest to mała forma sceniczna, prawda, czy telewizyjna, wszystko jednak nazwiemy, ale jest to jakieś zdarzenie, jest to początek, środek i zakończenie. Więc jest to jakaś mała rulka,
czy mała scenka, już powiedziałam. Nie są to no, szlagiery, które polegają na tym, że jest refren, czeka się na refren i potem w końcu ten szlagwort się powtarza w kółko, jakoś tam ludziom w ucho wpada. Tu jednak polega zupełnie na czym innym oddziaływanie. I muzyki i tekstu jest ważne jednakowo, prawda? I ten tekst właściwie może nawet troszeczkę nawet bardziej wysuwany jest naprzód, bo ja jako aktorka, przede wszystkim nie piosenkarka, jako aktorka śpiewająca, to jest zrozumiałe, że dla mnie tekst był niesłychanie ważny i tak jak już pani mówiła zresztą, te piosenki były jakimiś takimi całościami. Coś się w nich działo, jakaś historyjka jakiejś smutnej, biednej, zdradzonej dziewczyny, prawda? No i jakieś takie zakończenie smutne, czy ewentualnie nadzieją jakoś nasycające. A z moją tą interpretacją tak no każdy człowiek jest inny i każda aktorka jakoś tam na swój sposób interpretuje. Ja oczywiście w pewnym sensie stworzyłam siebie, bo ten mój gatunek wymyśliłam sobie siebie w tym gatunku. Nie ukrywam, że to jest jakiś rodzaj twórczości na pewno, bo no, mam za sobą kilka lat szkoły śpiewu, wokalistyki, ale to był zupełnie inny rodzaj ustawienia głosu, a do tych piosenek ja sama ustawiłam się, jak pani mówi, w sposób bardziej intymny, no, oparte może na szeptach, na takich delikatnych jakichś przesłaniach wokalnych i być może, że to wówczas było szokujące, i nie podobało się, a każda nowa rzecz ma i wielbicieli i nawet raczej więcej przeciwników. I tak też było ze mną. Ale jak widzę po latach teraz, jak to ziarno, które zasiałam, zaowocowało, bo naprawdę szalenie dużo jest szepczących i tak zmysłowo interpretujących piosenkę dziewcząt. I bardzo mi miło, że to bardzo do mnie jest czasem podobne, że to jednak, jak już powiedziałam, zaowocowało bardzo. A dlaczego nie została pani śpiewaczką operową? Ach, dlatego, że może za bardzo kocham operę i muzykę poważną i śpiew poważny. Wiem, że trzeba do tego kolosalnych wyrzeczeń, całkowitych wyrzeczeń, ponieważ instrument ludzki jest bardzo kruchy, trzeba o niego niesłychanie dbać, tylko właściwie od rana do nocy, od nocy do rana myśleć o swoim gardle, o swojej krtanie, o swojej twarzycy, o swoich strunach, o w kondycji fizycznej. Bez przerwy ćwiczyć i właściwie całkowicie temu się poświęcić, tak jak Callas na przykład, czy wiele innych wielkich śpiewaczy, i wtedy można mówić o czymś wielkim i wspaniałym, a tak tylko na pół gwizdka to nie ma sensu. Wolę chodzić na wspaniałe opery, przysłuchiwać się taśmą genialnym, najwybitniejszych śpiewaczy świata. Czy lubi pani teatr? To znaczy jako widz? No nie, raczej powiedziałabym jako zawodowiec. To zawsze trudne pytanie, jak się zawodowca pytają, czy lubi swój zawód. No, na pewno tak, no bo w końcu takiego dokonałam wyboru. Kiedyś, kiedy byłam bardzo młodą aktorką, wydawało mi się, że teatr jest największą moją miłością i rzeczywiście bardzo kochałam teatr już po studiach zwłaszcza, ale później troszeczkę zaczęło się to, powiedziałabym, no... rozszerzać na telewizję, film i estradę i później powroty do teatru. Znowu wydaje mi się, że właśnie w tych jakichś takich zdradach teatru później powroty do teatru były bardzo miłe i nawet powiedziałabym, że byłam bardziej i elastyczna, bardziej wzbogacona o inne formy i to było bardzo przyjemne. Wydawało się mi, że mam taką nawet wyższość nad innymi aktorami, że jestem tak niesłychanie elastyczna, że właściwie uprawiam tyle różnych gatunków. Zasklepianie się w samym tylko teatrze w naszych czasach, to jest, jak wydawało mi się, troszeczkę zubożeniem. A nie zapominajmy, że grała pani przecież w jednym z najlepszych polskich teatrów, Teatrze Współczesnym w Warszawie. No i oczywiście pamiętamy pani świetne role w sztuce Giraudoux, Ondyna. Powtarza w telewizji, tak. Ale tak? Rzeczywiście zaczynałam w Warszawie u pana Aksera, Erwina Aksera w Teatrze Współczesnym, gdzie no, miałam ogromne sukcesy. Muszę powiedzieć, że ogromne kolejki były wówczas do kasy na operę za 3 grosze w reżyserii Konrada Cudownego. Tak, niezapomniana Polli. Polli właśnie. Później cudowny w reżyserii spektakl Andrzeja Łapickiego Zamek w Szwecji, Saganki. Wspaniała rola rzeczywiście, rola Ofelii moja, później Pierwszy dzień wolności,
reżyseria Ksera, cała plejada genialnych aktorów Łomickich i Śląska, i szereg innych, i właśnie Rudzki, i ja, także miałam ogromny sukces w tej roli, tak muszę powiedzieć, że to był okres dla mnie niezwykły, dlatego że prawie po studiach, po dwuletnim, zresztą cudownym okresie dwuletnim w Gdańsku, w teatrze, gdzie odbywaliśmy staż po Teatralnej Szkole Krakowskiej. Później od razu stałam się w ręce Erwina Aksera, wybitnego reżysera, i wspaniałym teatrze. Grałam ze wspaniałymi aktorami i wielkie role, gdzie odnosiłam ogromne sukcesy. Czy może być lepiej dla młodej aktorki? Zresztą wówczas właśnie, na którymś spektaklu, zobaczyli mnie starsi panowie dwaj i wtedy zaczęła się moja długotrwała współpraca z nimi, właśnie od Teatru Aksera. No właśnie w Teatrze Aksera oglądała mnie pani Leszczyńska, pan Rosworowski. Wtedy proponowali mi wszystkie nagrania w radio, różni inni kompozytorzy, autorzy i wiele, wiele lat przyjaźni i pracy nad tekstami Agnieszki Osieckiej. Także wszystko zaczęło się właściwie, cała moja kariera i ogromna rzeczywiście sława od Teatru Współczesnego. No i zapomniałyśmy jeszcze o jednej roli, też bardzo wspominanej przez wszystkich, w Śniadaniu u Tiffany'ego. Śniadanie Tiffany'ego Trumana Capota. To grałam gościnnie u mojego przyjaciela Jasia Biczyckiego w Teatrze Komedia wówczas, bo on był tam dyrektorem i zaprosił nas kilku aktorów, ażebyśmy ten spektakl zrobili. To rzeczywiście było moje marzenie zresztą. Ta rola Holly, jakoś w jakiś sposób utożsamiałam się z nią. Wydawało mi się wówczas też, że jestem taka szalona, niespokojny duch, wiecznie w podróży, że właściwie pogoń za dziwnym jakimś sposobem bycia, życia, za szczęściem. I dla mnie ta postać była czymś niesłychanie ważnym w moim życiu. Wydaje mi się, że zagrałam ją bardzo dobrze. To była dziwna w ogóle sprawa z tą sztuką, bo naprawdę taki zestaw wspaniałych ludzi. Właściwie prawie za darmo graliśmy to wszystko, bo chcieliśmy być razem. I tak, muzykę pisał Krzysio Kometa, który przyjeżdżał wówczas z Los Angeles, doskakiwał na próby, czasami do napisania i do nagrania tej muzyki. Cudowna muzyka. Dekoracje i kostiumy robili państwo Skarżyńscy, przyjeżdżali z Krakowa. No wspaniałe rzeczywiście i dekoracje, i kostiumy. Potem ja grałam Holly, pan Władek Kowalski grał mojego partnera z Ateną z innego teatru. Potem pan Józef Kondrat ze Współczesnego grał mojego ojca. Szereg aktorów z innych różnych teatrów się zebrał. Mój mąż Stanisław Dyga napisał cudowną adaptację rzeczywiście z tej książki, scenariusz. Napisaliśmy Trumana Capota, że tak bardzo podoba nam się ta książka i tak strasznie chcieliśmy byśmy to zrobić, zaadaptować na scenę i zagrać. To tylko rzeczywiście nie mamy pieniędzy, a to na pewno będzie chciał bardzo długie dolary. I on napisał do nas cudowny, czarujący list. Dzieci, daję wam to, grajcie, róbcie co to chcecie za darmo. Więc jeszcze takie szczęście nas spotkało, że od Trumana Capota taki cudowny list i to było niezwykłe. Pamiętam, że śpiewałam tam taką cudowną balladę Krzysia Komedy do jego tekstu, Trumana Capota. Była taka jedna zwrotka, a Agnieszka Osiecka pociągnęła w tym duchu dalej ten tekst. Nazywała się ona: ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać, chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba. I przygrywałam sobie na ukulele, takim ślicznym ukulele. To była taka piękna sceneria, byłam wyświetlona na schodkach przeciwpożarowych, wyświetlona w nocy i grała, a to ukulele dostałam z kolei od Bronisława Kapera z Hollywoodu, do kompozytora, który był tu w Warszawie, poznał i przysłał mi to ukulele w prezencie, żeby grać na nim, więc to niezwykły był spektakl pod każdym względem. No a czy film spełnił pani nadzieję? Zupełnie nie. Wydaje mi się, że byłam niewykorzystana w filmie, absolutnie. W tej chwili czasem pokazują te stare filmy jak Lekarstwo na miłość, czy Gdzie jest Trzeci Król, czy Lalka, czy inne filmy. I wydaje mi się, że zawsze tak wtedy grałam, kiedy inna aktorka nie mogła grać. A potem mówię: Boże, jak ty wspaniale to zagrałaś, jak stworzyłaś kreację. Ja mówię: tak, no to trzeba było mnie od razu obsadzić w tym czy innym filmie. I czasem, jak mi proponowali jakąś rolę na gwałt, nagle mam... Ja mówię: tak, a kto nie mógł? Która z koleżanek wyjechała na przykład? Och, nie mów, tak, rzeczywiście. No więc różnorakie proponowano mi role i... Wydaje mi się, że tak właśnie bez jakiegoś zrozumienia mojego rodzaju talentu i mojego wnętrza. Więc bardzo często, muszę powiedzieć, odmawiałam. Byłam bardzo kapryśną w wyborze tych filmowych różnych ról, bo muszę powiedzieć, nie było dużo ciekawych scenariuszy w filmie polskim dla kobiet.
I te wszystkie filmy, które zagrałam, zagrałam ich jakieś 20 czy 30 większych, mniejszych ról, no specjalnie nie cieszą mnie. Nawet teraz z pozycji czasu jakoś oglądam tego z jakimś wzruszeniem. Nie. To nie było to, co chciałabym.